W dzisiejszym filmie Spec Simulatora rozpoczynamy już ostateczne przygotowania do update'u, no bo jak wiecie, update już jest za kilka godzin, jak oglądacie ten film. I w przypadku tego update'u mamy kilka rzeczy, na których prawdopodobnie będzie dało się zarobić po update'cie. W poprzednim update'cie miałem wam powiedzieć o rzeczach, na których będzie dało się zarobić, a finalnie nie powiedziałem, bo nie było takich rzeczy. Ale w tym update'cie kilka rzeczy jest. Oczywiście też mamy kilka nowych leaków i o tym też wam się opowiem. No i w końcu dzisiaj może troszkę coś zainwestujemy w te Rainbow Huge zakichane, ale to jeszcze zobaczymy. Na starcie zróbmy w sumie standardową rzecz, od kilku odcinków standardową, czyli pójdźmy sobie oczywiście do 119 strefy i zobaczmy, jaki tu jest huge pet. No, za 4 minuty zwykły jest. No dobra, to możemy sobie raz tym zakręcić. Ogólnie dzisiaj, jak nagrywam ten film, to znowu był Rainbow Shiny huge pet, a więc gigafar, że taki huge pet znowu był. I w ogóle też jeden klanowicz ode mnie wygrał takiego huge'a, więc ciekawie. Mi niestety się nie udało dołączyć do tej aukcji w ogóle, bo akurat mnie było przy komputerze, a więc lipa trochę, ale podobno było w ogóle 1 000 000 tiketów. Teraz jest 53 tysiące tiketów, ale w tej aukcji, gdzie był ten Rainbow Shiny, to było 1 000 000 tiketów, a więc naprawdę grubo było. Dobra, wrzućmy sobie 1500, no i teraz mamy aż 19%. Może nam się uda wygrać to, może wygramy, zobaczymy. Więcej się nie opłaca wrzucać, bo te tikety kosztowały mnie 35 milionów. Ten huge pet jest warty tylko 54 miliony. W ogóle ile chodzą jakby te zwykłe takie aktywy teraz? Czy ja mam jakiegoś takiego aktywa? Zobaczmy, ile on chodzi. Powiem wam, że chyba nie ma żadnego aktywa, niestety. Tutaj mam takie aktywa na przykład. 55 milionów. Najtańsze to są w ogóle chyba te kangury, tak mi się wydaje. Chociaż powiem wam, że trochę podrożały. 171 milionów był po 154, więc no dzisiaj będziemy trochę więcej za nie płacić pewnie. Dobra, poczekajmy jeszcze 3 minuty, zobaczymy, czy uda nam się wygrać aukcję i bierzemy się za całą resztę rzeczy. Dobra, i za chwilę będziemy mieć koniec tej aukcji, już w sumie mamy koniec, zobaczmy, czy udało nam się wygrać. No niestety nie. Niestety nam się nie udało, zobaczmy, jaki jest teraz huge pet, czy może będzie gold, shiny, rainbow, rainbow, shiny, gold, shiny. Jakby był jakiś rainbow, to bym dołączył, no niestety znowu zwykły jest. Dobra, zrobimy tak, że drugim kątem sobie tutaj stanę, będę tego pilnować, a tym kątem idziemy dzisiaj na triplazę. Dzisiaj powiem wam, że turbo pecha mam do tych huge. Cały dzień i całą noc otwierałem i nic na żadnym koncie mi nie wyleciało. Musimy to zmienić ewidentnie jakoś. Nie wiem jak, ale musimy to zmienić. O i właśnie, w sumie jeszcze jedna rzecz. Jeden widz polecał mi zmienić team do Dakeru. Polecał mi wrzucić Rainbow Shiny Triceraptory. Zobaczmy, czy to zadziała. Wrzuciłem właśnie te Rainbow Shiny Triceraptory i on mówił, że cały czas dostaje po 400 tysięcy gemów, a nawet po 700 dostaje. Zobaczmy, ile my dostajemy. No 320, no to nie jest powyżej 400. Ale 320 też git. Możemy jeszcze raz w sumie przetestować ten team. Może zadziała to jakoś. Jak w ogóle wyglądają nasze pety do huge maszynki. Tutaj tych dwóch nie wrzucamy. 31 mam, no to trochę nam brakuje. Ten ile w ogóle chodzi? 94 i ten 30. No to tych dwóch się oczywiście nie opłaca wrzucać. Dobra, idziemy na triplazę, opowiem wam o likach i opowiem wam o tym, co warto kupić. Dobra, jeżeli chodzi o triplazę, tutaj to przydałoby się coś zarobić na głównym koncie dzisiaj. Dawno nie tradowaliśmy w ogóle na głównym koncie, cały czas otwieram jajka na głównym koncie, a więc dzisiaj coś musimy zarobić. I też w ogóle przechodząc do takich pierwszych rzeczy, na których może będzie dało się zarobić, to jest Chess Breaker. Aktualnie chodzi 19 milionów, a więc ponownie jest bardzo tanie. A w poprzednim filmie wam pokazywałem, że na przykład tu zobaczcie, dostaniemy skrzynkę taką właśnie, dino skrzynkę i nie ma kompletnie żadnych leaków na temat klucza do tej skrzynki, a więc prawdopodobnie będzie to normalna skrzynka do rozwalania. Dobra, tu mamy w sumie wolną budkę, możemy sobie dostawić jakieś itemki, nie wiem, czy to jest coś ciekawego mamy, ale tak jak mówię, jest ta dino skrzynka, to prawdopodobnie będzie pierwsza rzecz, na której jakoś tam będzie dało się zarobić, chociaż też nie polecam wam jakoś super dużo kupować tych chessbreakerów. Kupcie sobie na pewno jeden, żeby mieć dla siebie po prostu, no i może kilka dodatkowo coś tam pewnie mogą urosnąć. Tak mi się wydaje. Dobra, ale jeżeli chodzi o itemki, to żeby wystawić je, to musimy sobie odebrać je z drugiego konta. Przerzuciłem sobie właśnie z drugiego konta tutaj takiego gifta, tutaj takiego huge'a sobie przerzuciłem, takiego, takiego, no i takiego sobie huge'a przerzuciłem. Tu jeszcze mamy od widzów, tutaj pozdro, tutaj też pozdro, tutaj też pozdro, tutaj nakarmienie, tutaj coś takiego mamy. Tutaj otworzymy na odcinku, tutaj to też otworzymy, tutaj jak ocenia SpongeBoba, no miałem nadzieję, że więcej będzie z tym SpongeBobem, a nie jakieś jajko, a więc słabo. Tutaj też za te gifty dziękuję, tutaj coś takiego mamy, takiego, takiego, tutaj pozdro, tutaj coś takiego na jajko się przyda, może dzisiaj w sumie też zrobimy. Tutaj siema, oczywiście siema, tutaj coś takiego mamy, tutaj najlepszego dnia, tutaj pozdro, o taki gifcik od klanu, a więc dziękuję. W sumie też mam swój jeden, jeszcze jeden z drugiego konta, trzy otworzymy w sumie naraz sobie. Tutaj jeszcze takie rzeczy do maszynki mamy, tutaj jeszcze dino gifty, tutaj kolejne rzeczy do maszynki od Kapiego, a więc dziękuję Kapiemu. Tutaj jeszcze więcej w sumie od Kapiego i tutaj jeszcze Kacperowski nam wysłał, tutaj Kapi znowu nam wysłał, tutaj też Kapi, 10 milionów, więc dziękuję tutaj dla ciebie, o, no powiem wam, że sporo tego jest. Może zrobimy w sumie, o tutaj jeszcze 24 miliony, a więc też
też dziękuję, to jajko jeszcze, tutaj dzień dobry, tutaj pozdro, tutaj no penik, tutaj hashtagi niestety, ale tutaj dziękuję oczywiście, no i tutaj jeszcze mamy takie rzeczy, pozdro, pozdro i tutaj też pozdro. Dobra, zobaczmy ile teraz mamy do huge jajka, no fajnie by było przed update'em otworzyć jedno huge jajko, chociaż nie wiem, czy tego się opłaca wrzucać, on 5 punktów daje, no może się opłaca go w sumie wrzucić, tutaj tego, tego, tutaj jeszcze te, no trochę nam brakuje, 25 punktów nam brakuje. Dobra, dokupimy na pewno te 25 punktów, jeszcze przed update'em przydałoby się jednego otworzyć, w ogóle tutaj taki night terror, ale drogo w sumie. O właśnie, w sumie musimy nową budkę przetestować za wojnę klanów, bo udało mi się wygrać, znaczy mojemu klanowi udało się wygrać, no i mamy taką budkę. No, jest taka okej, ale chyba najbardziej mi się podoba z wszystkich ta budka. Ta budka klanowa jest najlepsza. Dobra, wystawiam te huge'e i opowiem wam dalej o likach, no tego znowu 816 milionów chodzi, nie wiem, wystawmy go za 590 milionów, proszę, kupcie go. Już nawet tutaj Roblox nam mówi, Pet Simulator, że to jest za tanio. Niech ktoś go se kupi po prostu. No i tutaj te dino. Nie, te dino to po rapie wystawię, bo one są takie naprawdę ładne. Jakbym był nowym graczem, to zrobiłbym sobie taki full team dino huge. No mega ładne są te pety. No i tutaj jeszcze ten za, nie wiem, tego to za 71 wystawmy. No i te trzeba wystawić. Tego to wystawmy, nie wiem, za 80. Jakby sprzedał się za 80, to by i tak było git. No i z ekskluzywów to jeszcze tego. Tego to po rapie wystawmy, bo to jest taki ekskluzyw, którego się nie da zdobyć w żaden sposób. I tutaj czy w ogóle jakieś takie rainbow huge mamy tanie? No tutaj nie widzę, też na pewno będziemy musieli poszukać, ale najpierw niech może sobie postoi trochę tutaj to wszystko. A w tym czasie przejdźmy do leaków od Prestona. I jeżeli chodzi o Prestona, to tutaj dostaliśmy z Twittera taki leak. Właśnie tutaj macie, jak będzie wyglądać spawn nowego dino eventu. Tutaj mamy po prostu taki dino land. No dostaniemy po prostu kolejną część tego eventu. Mam nadzieję, że te meteory i tak dalej oddadzą, że to będzie coś ciekawego. Bo no zapowiada się, jak miałby być to kolejny taki, wiecie, update, żeby coś tam sobie huge'ika zdobyć, coś tam pofarmić, ale no tak naprawdę nic mocnego. Dobra, niech te pety postoją, idę szukać dalej leaków. Dobra, powiem wam, że to trochę zostawiłem i całkiem nieźle poszło, całkiem sporo nam się sprzedało, został nam tylko ten jeden huge pet, na który dalej się nie chce sprzedać. Nie wiem, może ja go na aukcji wystawię, naprawdę. Może pójdę na jakąś pełną teriplazę i go wystawię na aukcji za 500 milionów, może ktoś go kupi, chociaż za te 500 milionów. To wydaje mi się, że jest dobry pomysł, tak zróbmy i opowiem wam dalej w sumie o leakach, bo jeszcze trochę jest. Tutaj mamy pełną trade plazę, na której są 34 osoby, ze mną 35. Nie, tak jak mówię, spróbujmy tego huge'a za 500 milionów wystawić. Nie wiem, niech ktoś da za niego 500 milionów i naprawdę będę zadowolony na tej aukcji. Chociaż powiem wam, że wydaje mi się, że może być nawet ciężko, żeby ktoś mi dał za niego 500 milionów, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy. Może przy okazji też jakieś jajka tu znajdziemy, albo ekskluzyw pety, bo dzisiaj, tak jak mówię, musimy otworzyć sobie ekskluzyw jajko. No i tu właśnie mamy pety. Tu mamy takie dwupunktowce. Średnio opłaca się je kupić, ale dobra, kupmy sobie je. Tu mamy takie jednopunktowce. No to jednopunktowce w ogóle się nie opłaca kupować. Tutaj nasz pecik oczywiście dalej jest. Zobaczmy, czy ktoś go kupi, zalicytuje. No powiem wam, że ciężko, ciężko nawet za 500. Nawet za 500 stówek nikt go nie chce kupić. Ten pet byłby dużo warty, jeżeli wymieniliby huge w loterii. Ale tak to no, ludzie nie chcą tego kupować, no bo tak naprawdę tych huge może być dużo więcej. Za miesiąc na przykład. No chyba za bardzo nikt go nie zalicytuje. Pójdziemy może na jakąś inną triplazę jeszcze. Nie, może pod koniec? No rzuć ktoś chociaż 500 milionów. No chyba nie. 2 sekundy, 1 sekunda, no i nikt go nie wylicytował. Bardzo trudny huge pet do sprzedania, powiem wam. Dobra, ale zanim weźmiemy się za te huge, to otwórzmy sobie jeszcze huge jajko. I powiem wam, że dzisiaj też może chciałbym spróbować zrobić jakiś większy opening dino giftów, ale nie wiem, czy chce mi się szukać tych dino giftów. Spróbujemy, ale zobaczymy, czy ludzie wystawiają to w sensownych ilościach, bo tutaj mam 145 na razie. Fajnie byłoby otworzyć tak z 1000. Jeszcze w ogóle możemy te 3 klanowe gifty otworzyć, bo w sumie mamy je. One 5 milionów za sztukę chodzą, a więc są całkiem drogie. Zobaczymy, może tu nam huge pet wyleci. No, no, nie, niestety nie ma huge'a. Dobra, szukamy ekskluzywów na początku może. Tutaj w ogóle zobaczcie, w jakiej chorej ilości ktoś ma ekskluzywy. Ma 240 takich ekskluzywów, tylko strasznie drogo je ma niestety. Wszystko turbo powyżej rapu. Ile mi brakuje jeszcze punktów? No, troszeczkę mi brakuje. Możemy kupić sobie... Dobra, tyle takich. Troszeczkę powyżej rapu, no ale gościu ma tyle, to tam można przepłacić. Dobra, i mamy 75 punktów. Tego może sobie tutaj odznaczmy i dajmy jakiegoś takiego tańszego. Dobra, i teraz sobie zróbmy huge jajko. Dobra, i dzisiaj mamy już na pewno jedno huge jajko do otworzenia. Jeszcze przydałoby się, tak jak mówię, dużo dino giftów otworzyć. Wtedy to by był całkiem sensowny odcinek. Dobra, postaram się znaleźć więcej tych dino giftów. Zobaczymy, czy w jakichś sensownych ilościach ludzie to wystawiają. Bo też mi się nie chce siedzieć 2 dni na tej trejplazie i szukać tych dino giftów. No tutaj na przykład 5 sztuk, no to mało. Tutaj 21, powiem wam, że ciężko chyba będzie. Wolę chyba sobie kupić 2 SpongeBob jajka, nie chce mi się tych dino giftów szukać. I tak mamy 145 do otworzenia, bo widz nam dużo tego wysłał. A więc i tak sporo otworzymy tych dino giftów. To za 55 sobie kupmy, bo to jest taka w miarę ok cena.
Nie wiem, co dzisiaj w sumie zarobimy, bo chyba wydamy więcej, albo wydamy tyle samo, co zarobiliśmy. Jeszcze jedno jajko by się przydało. Prawdziwie z 5 Tray Plus nie widzę taniej. Strasznie drogo i tak ludzie te jajka wystawiają. Dobra, idziemy na normalny serwer, bo te Tray Plusy powiem wam, że mi nie oddają za bardzo. Dobra, i otwórzmy sobie te gifty tutaj na pierwszym wordzie, wszystko tutaj otwórzmy, bo tutaj w sumie chyba największego farta mieliśmy, jakby no tak na turbofaście oczywiście otwórzmy, żeby z tym się za długo nie bawić, bo mamy jeszcze ekskluzyw jajka i co ważniejsze, huge jajko do otworzenia. Zobaczymy, czy nam wyleci ten huge. No powiem wam, że ten huge pet ogólnie jest bardzo ładny, on chyba za 100 milionów jest dalej warty, ale no szansa jest na niego 1 do 3 tysięcy, więc w teorii musielibyśmy 3 tysiące takich prezentów otworzyć. W ogóle wyskoczymy jakiś błąd, że za duża ilość czy coś, nie wiem w sumie. No i tu mamy ostatniego. No huge, powiem wam, że nie widziałem, nie wiem, czy nam wyleciał. Niestety mi nie wyleciał. Myślałem, że może wyleciał, bo tutaj to zobaczyłem, bo to jest właśnie taki huge pet, ale nie wyleciał mi ten huge pet. No nie ma tego huge'a. Dobra, ale za to wiemy, skąd mamy większą szansę na huge'a. Oczywiście z tych jajek mamy szansę większą na huge'a. Zobaczmy, czy nam właśnie wyleci jakiś huge'ik. Przydałby się w końcu. Chociaż chyba jeszcze i tak mamy tydzień na wydropienie tego huge'a, bo obstawiam, że to jajko będzie jeszcze przez tydzień, bo nie ma żadnego licznika, nie ma lików na temat nowego ekskluzyw jajka, więc tak po prostu sobie nie dodadzą raczej ekskluzyw jajka, no ale tu nam niestety nie wyleciał żaden huge pet dalej. Dobra, ale za to wiemy, że tu nam wyleci huge pet, tylko proszę, żeby nie był jakiś słaby, tylko dajcie jakiegoś, nie wiem, fajnego rainbowa, fajnego goldzika, albo rainbow shiny, tak jak ostatnio, no proszę, dajcie coś ładnego, błagam. No nie, no znowu ten mantis, prześladuje mnie ten mantis, dało mi rainbow shiny, teraz same mantisy mi będą lecieć. Powalone to jest, powiem wam. Dobra, ale za to wy możecie sobie sprawdzić oczywiście ten film, który wam się wyświetla i do następnego filmu.